uchwały w sprawie włączenia lokalu do bazy lokali przeznaczonych na działalność dotyczącą branż chronionej. Paragraf pierwszy. Rada Dzielnicy Piątej Krowodrza wnioskuje do Prezydenta Miasta Krakowa o włączenie lokalu położonego przy ulicy Chronickiej 5 do bazy lokali przeznaczonych na działalność dotyczącą branż chronionych, przepraszam. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Proszę Państwa, chodzi o budynek, który znajduje się w parku... Przy forcie. Jak się nazywa ten park? Park Chronicki? Przy forcie. Myślę, że na temat tego parku będziemy musieli jeszcze porozmawiać może na następnej sesji, bo też będzie jeszcze tutaj jeden projekt uchwały z nim związany. Niemniej jednak ten lokal, o którym jest tutaj mowa, to jest taki budynek drewniany. Pewnie Państwo go tam w przelocie widzieli. Tam był kiedyś jakiś zarząd zieleni, jakaś taka gościa. On od jakiegoś czasu stoi pusty i przyszło pismo właśnie, w którym zwracają się do nas z prośbą o zaopiniowanie właśnie takiego przekazania tego lokalu. To jest taka uchwała Rady Miasta z kwietnia czy z lutego bieżącego roku, już nie pamiętam. W każdym razie chodzi o to, żeby te branże chronione, czyli to są takie rzemieślnicy różni, którzy jakby znikają z krajobrazu miasta, żeby miały jakiegoś sposobu wsparcie, jakiegoś typu wsparcie właśnie poprzez nie tak wygórowane czynsze. I tutaj w tym konkretnym przypadku chodzi o działalność w dziedzinie produkcji i konserwacji witraży, tak. I deklaracja tego rzemieślnika jest taka, że on we własnym zakresie wyremontuje ten lokal. No i żeby tam ta pracownia witrażownictwa się tam właśnie się tam znalazła. Więc myślę, że jeżeli ten budynek, który stoi opustoszały, był zasiedlony przez taką właśnie, to tylko należy temu przytasnąć. Nikt jest proszę, kto z Państwa jest za, proszę o podniesienie. Dziękuję, kto jest przeciw. Dziękuję, kto wstrzymał się od głosu. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. 17. Kolejny projekt uchwały.